Hej, hej, tutaj Ainka. Witam was w kolejnym odcinku z serii, której tak naprawdę nie nazwałam, ale jest to seria, której pokazuję i opowiadam wam, jak zacząć nagrywać na YouTubie. W poprzednich dwóch odcinkach omówiliśmy sobie założenie konta, o profilowym, o tle oraz o sprzęcie do nagrywania i statywie. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tle, o rzeczy, która jest bardzo ważna. I jak widzicie, tutaj ze mną jest tło, w każdym filmiku jest tło, no bez tego to filmiku nie da się po prostu nagrać. Jak mówiłam na końcu ostatniego filmiku z tej serii, ten temat nie jest jakiś długi i wyczerpujący, ale pomyślałam sobie, że chciałabym wam o tym nagrać, bo tutaj was uczę, jak nagrywać na YouTubie. Także zacznijmy, jak widzicie, tutaj mam jakieś tło, ale wcześniej nagrywałam na tle, w którym wy widzieliście neon. Ale wy teraz tego mojego neona nie widzicie, dlatego że ja stałam na stołku i zupełnie było mi niewygodnie. I tak, jeśli chcecie nagrywać na YouTubie, pamiętajcie, że tło to jest podstawa na każdym filmiku, będziecie mieli tło. Czy to zwykłą ścianę, czy to coś innego, ale tło jest ważne. Ja kiedyś nie zwracałam uwagi za bardzo na tło i w tle było totalnie wszystko. Czy to moje łóżko, czy to nie wiem, jakieś ściana, czy to jakaś pralka, czy coś innego. Nie, pamiętajcie, żeby mieć ładne tło. Wolę sobie nagrywać na te zwykłe ściany. Ja na przykład teraz nagrywam na te ściany i mi się to tło w zupełności podoba. Jedyne, co bym zmieniła, to ten kabel. No ale na razie go nie mogę zmienić, no bo to jest kabel od mojego neonka. I pamiętajcie o tym, jeśli nagrywacie na te ściany, tylko na tle na przykład waszego pokoju, czy na tle czegoś innego, pamiętajcie, aby tam tło było wysprzątane, było ładne, nie było żadnego brudu, no bo to będzie tak po prostu dziwnie wyglądało. Ja nie lubię w filmach, jak ktoś ma tło brzydkie, ale bardzo uwielbiam tło youtuberki, która nazywa się Klaudi Klaudia, bo ona ma w tle kolor fioletowy. To jest tak piękne, ma lampę, która jest fioletowa. Na tło lubię też tło, na przykład Red Lipstick Monster, one mają takie piękne tło. Agnieszka Grzelak też ma ładne, no ja niestety tak na razie nie mogę, no bo nie mam innego pokoju, gdzie mam nagrywać, a tutaj w moim pokoju po prostu nie ma miejsca. Ale pamiętajcie o tym, jeśli chcecie mieć ładne tło, wystarczy nagle na przykład na tle ściany, gdy potrzebujecie zazwyczaj statywu, tle na ściany, tle, nie wiem, na przykład jakiegoś pokoju, który jest ładnie wysprzątany i ładnie zrobiony. I pamiętajcie o tym, aby w łazience na przykład nie nagrywać na tle waszej toalety, bo to dziwnie wygląda. Ja czasami popełniam ten błąd, na przykład nagrywałam na tle toalety i potem wszystko mówiłam, hej, przecież nagrywałam na tle toalety, więc no to nie jest takie za ładne i za fajne, albo na tle pralki. I to wiecie, tak wiecie, są takie rzeczy, których ja po prostu wam nie pokazuję, na przykład zdjęć w moim pokoju i wtedy muszę tak ustawić kamerę, aby nie było w moich filmach widać zdjęć, bo po prostu ja mam taką zasadę, że nie pokazuję zdjęć w pokoju. Ważne jest to, aby wszystko było spójne, ładne, żeby wam się podobało, żeby w tle nie było brudu, żeby było wysprzątane. Jeśli nagrywacie na tle na przykład waszego pokoju, pamiętajcie o tym, aby było ładne. Chyba że nagrywacie jakiegoś vloga, gdzie sprzątacie, coś pokazujecie i stwierdzicie, że hej, no nie przeszkadza mi to, że na przykład gdzieś jest coś nieposprzątane, to okej, rozumiem. Ale jeśli nagrywacie taki film na przykład jak ja, gdzie mówicie, albo po prostu opowiadacie o czymś, o to wtedy raczej powinniście mieć tło, jak nagrywacie na tle pokoju, żeby było ładne, wysprzątane, czyste, żeby było po prostu ładne lampki. To jest praktycznie dla mnie podstawa, ja uwielbiam nagrywać z lampkami. I możecie sobie kupić też green screena, albo tło takie typowe do nagrywania. Ja akurat tego nie mam, dlatego że po prostu nie mam miejsca na to, ale gdybym miała miejsce, to bym najprawdopodobniej to kupiła, bo wiele razy się nad tym zastanawiałam, ale po prostu w moim domu nie mam wolnej ściany i nie mam miejsca, gdzie mogłabym to po prostu sobie tak rozłożyć i nagrywać na tym. Ale bardzo bym chciała, bo czasem jest green screen, nie jest fajny, bo możecie sobie podłożyć w programie do montowania z green screenem. Akurat ja nigdy tak nie montowałam, więc nie wiem, jak to jest montować filmy z green screenem, ale możecie na green screena sobie nałożyć praktycznie wszystko, co chcecie, tło jakiekolwiek chcecie, czy to kolorowe, czy to jakaś, nie wiem, drzewa, jakieś ptaszki, kolor fioletowy, wszystko co chcecie praktycznie na green screenie możecie umieścić. Ja nigdy nie używałam, bo go nie mam, ale wiele razy się zastanawiałam, aby kupić sobie albo green screena, albo tło na przykład w kolorze, nie wiem, różowym i nagrywać na takim tle, bo takie tła też jest, one na przykład czasem takie tło wykorzystuje True Beauty. Także tak i dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że temat był zrozumiały, że z niego wynieśliście trochę, że zapamiętacie, że trzeba mieć ładne tło, bo to jest bardzo ważne i to jest podstawa. Na przykład w tle możecie mieć lampki i to wystarczy, no, możecie nagrywać na tle ściany, możecie nagrywać na tle kanapy, czego tamkolwiek chcecie. Ważne, żeby było ładne i żeby wam się podobało.
bo ja popełniałam te błędy i wiem, że nagrywałam na takich tłach, które nie były za ładne, a są youtuberzy, którzy mają takie piękne tła, że ja się po prostu nimi zachwycam. Żeby mieć takie piękne tło, to nie trzeba wiele, wystarczy po prostu na przykład kupić sobie lampki, lampki i naprawdę to już w zupełności wystarczy. Tutaj widzicie, jak się odbija, bo mam swoją lampę odpaloną, no ale i tak się odbija. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku z tej serii. Nie wiem, jaki to będzie filmik, ale jeszcze sobie tutaj obmyślę. Także pa i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii, którą lubię nagrywać, bo dzięki temu was uczę, jak prawidłowo nagrywać i jak nie popełniać moich błędów, bo ja też popełniałam takie błędy, bo każdy się uczy i nawet jeśli ja wam przekażę te informacje i te rzeczy, no to wy też będziecie dalej popełniać błędy, no to jest przecież zrozumiałe, każdy człowiek uczy się na błędy. Nie pamiętajcie o tym, abyście z tego filmiku wnieśli to, że aby mieć ładne tło, nie trzeba mieć wiele, wystarczy, że mam na przykład tło ściany bardzo ładne, w które wyglądają tutaj lampki, tutaj są akurat czerwone, ale te wyglądają tutaj w tej kamerze na fioletowe, bo się odbija neon, więc to wygląda, więc tak przełamuje i jest po prostu fioletowo, ale ja bardzo lubię moje tło, często w moich filmikach kombinuję z tłem, zmieniam je na przykład tutaj. Wcześniej widzieliście w pierwszym filmiku całego neona, teraz go nie widzicie, bo po prostu jakby stanęła na stołku i bym musiała stać i cały czas nagrywać, to by mnie znowu nogi bolały i znowu głowa, bo tak to jest, jak nagrywam na takim tle, a nie mogę stanąć wyżej, bo nie sięgam po prostu. Tak, dziękuję za oglądanie tego filmiku, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa! Wiecie co, ludziska, dopiero teraz się skapnęłam, że nagrywałam z kamerą, w której obiektyw był przybliżony i wy nie widzieliście nawet kawałka neona, a oddaliłam i już teraz bardziej widać moją piękną doniczkę, więc no, miałam nie zrobione. O tak, coś takiego miałam, nie? A jakbym zrobiła tak, to by było zupełnie lepiej.